niespełna 2 lata temu pokazywałem wam te słuchawki, czyli Jabra Elite 65T. I tak się składa, że mam ich następców, czyli model 75T. Te słuchawki kosztują teraz 429 zł, te kosztują 699 zł. I Jabra Elite 65T to nadal bardzo dobre słuchawki bezprzewodowe. Ale czy warto dopłacić te dodatkowe kilkaset złotych do nowych Elite 75T? W tym materiale odpowiem m.in. na to pytanie. Ja jestem Szakal, witam was serdecznie na kanale Technostrefa i zapraszam na materiał dotyczący Jabra Elite 75T, czyli być może jednych z najlepszych słuchawek bezprzewodowych na rynku. Zanim zaczniemy, pragnę was serdecznie zaprosić, znaczy tych, którzy jeszcze nie subskrybują, do zasubskrybowania naszego kanału, czyli zamiany czerwonego przycisku subskrybuj na szary przycisk, a także zostawienia łapki w górę i komentarza pod filmem dla zasięgu, bo YouTube strasznie tnie zasięgi i w ten sposób możecie docenić naszą pracę. Także dziękuję z góry, a teraz już przechodzimy do rzeczy. Zaczniemy od krótkiego porównania starego modelu do nowego modelu. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka już widać, że różni się etui. Etui, które zostało przeprojektowane, ale przede wszystkim jest dużo mniejsze. To jest oczywiście na plus i można je teraz w pozycji poziomej postawić. Z tym tego zrobić nie można było. Małe problemy techniczne, przepraszam. I jeśli chodzi o etui, nastąpiła jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tutaj mieliśmy gniazdo ładowania micro USB, tutaj mamy USB-C, w związku z czym jest to oczywiście unowocześnienie i jest to zmiana bardzo na plus. Same słuchawki zostały dużo zmniejszone. Kształt pozostał mniej więcej taki sam, ale tutaj w 65T oprócz samej dużo większej słuchawki mieliśmy także takiego... Jak to się nazywa? Takiego pypsztoka? Takie coś, nie wiem, możecie napisać, jak w waszych okolicach to się nazywa. U nas bym powiedział w Poznaniu, że to się nazywa pypsztok albo wichajster. Tylko, że wichajster jest ruchomy, a to nie jest ruchome. W związku z tym tej kreseczki, tego elementu już tutaj nie ma w tej nowej, a to niekiedy troszeczkę męczyło tutaj kawałek ucha niektórym osobom, kiedy się to włożyło do ucha. Poza tym zmniejszenie rozmiaru w ogóle wpłynęło na komfort. O ile po powiedzmy 2 godzinach takiego non-stop korzystania z Elite 65T, na przykład na siłowni, troszeczkę czułem dyskomfort już w uchu, to znaczy takie zmęczenie po prostu tej dużej pchełki, którą miałem w uchu, to w przypadku 75T tego właśnie efektu nie ma. Co więcej, 65T miały tendencję do wysuwania się nieco z ucha, co pogorszało jakość dźwięku, kiedy po prostu ucho się spociło, na przykład przez treningu. Przy 75T tego również nie ma. W związku z tym generalnie wydaje mi się, że Jabra bardzo udoskonaliła swój produkt, polepszyła go i po prostu odebrała feedback użytkowników, no i opłaciło się to. Te słuchawki są naprawdę wygodniejsze i po prostu lepsze pod względem projektowym, pod względem designerskim od 65T. No dobra, ale dość o tym starym modelu, zajmijmy się nowym 75T, bo ile 65T cały czas oczywiście są dobrymi słuchawkami, no to nie zmienia to faktu, że 75T są lepsze. Ale czy lepsze na tyle, żeby dopłacić do 700 zł za te słuchawki, przynajmniej tyle aktualnie kosztują? No na to pytanie właśnie już odpowiadam. Firma Jabra na pewno może wam być znana z słuchawek Bluetooth takich do rozmów i faktycznie te słuchawki nadają się świetnie do rozmów, ponieważ tutaj mamy aktywną redukcję szumów, ale niestety tylko dotyczącą właśnie rozmawiania przez telefon czy przez te słuchawki. Niestety w muzyce aktywnej redukcji szumów nie uświadczymy, ale mamy pasywną redukcję szumów, czyli po włożeniu te słuchawki same w sobie odcinają nam dużo dźwięków otoczenia i to generalnie na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o pasywną redukcję szumów. Natomiast jeśli dla kogoś by to było za dużo, mamy także tryb Hear Through, który możemy bardzo łatwo włączyć, dotykając, właśnie wciskając słuchawkę. No i po prostu możemy słyszeć te dźwięki otoczenia. W związku z tym, jeśli chodzi o rozmowy, to te słuchawki naprawdę tutaj będą prezentować bardzo wysoki poziom jakości, ale jeżeli chodzi o muzykę, nie jest inaczej. Jeżeli chodzi o muzykę, tutaj również te słuchawki moim zdaniem to jedne z najlepszych dostępnych na rynku. Jeśli chodzi o jakość odtwarzanej muzyki, czy to ze Spotify'a, czy to z YouTube Music, bo na tej zasadzie głównie tutaj testowałem i porównywałem z innymi słuchawkami,
No i oczywiście mamy także aplikację, aplikację Jabra Sound Plus, która pozwala nam na dostosowanie tego dźwięku pod nasze potrzeby i mamy także możliwość zapisania różnych presetów do na przykład do treningu, do podróży samolotem, do innych podróży pociągiem czy gdzieś indziej. W związku z czym możliwości konfiguracji i personalizacji dźwięku jest również sporo pod własne potrzeby, ale same słuchawki ustawione na tak zwane zero grają również, przynajmniej moim zdaniem, bardzo dobrze. Ale żeby nie było, że ja wychwalam te słuchawki jakoś pod niebiosa, oczywiście są osoby, które się ze mną nie zgadzają, są osoby, które uważają, że nie warto tyle płacić za te słuchawki, że są inne, które grają równie dobrze albo lepiej. Niektórzy uważają, że AirPods Pro grają dużo lepiej. Ja akurat nie uważam tak, także to jest oczywiście kwestia indywidualna i należy sobie po prostu takie słuchawki gdzieś tam przetestować, jeśli macie możliwość, chociażby w sklepie i po prostu sprawdzić, czy ten dźwięk do Was pasuje. Natomiast jeśli do tej pory używaliście słuchawek zwykłych, jakichś bezprzewodowych, gdzieś powiedzmy w granicach 100-200 zł, to moim zdaniem 100% różnicę usłyszycie, przesiadając się na Jabra Elite 75T, no bo po prostu nie ma innej możliwości. Moim zdaniem dużą zaletą, jeśli chodzi o korzystanie na co dzień z Jabra Elite 75T, jest to, że one cały czas mają na słuchawkach fizyczne przyciski. Korzystałem z wielu słuchawek, które miały panele dotykowe zamiast przycisków i to kończyło się wielokrotnie, szczególnie podczas treningu na siłowni, czy to też biegania, tym, że zwyczajnie przypadkowo klikałem jakieś funkcje, przełączanie muzyki, podgłaśnianie itd. I dlatego uważam, że przyciski są lepsze. I tutaj zmieniono nieco filozofię tych przycisków, tych przycisków fizycznych, ponieważ 65T mieliśmy jakby dwa poziomy tych przycisków na jednej słuchawce, tutaj mamy łącznie dwa przyciski po jednym na każdej słuchawce, co dla mnie wydawało się trochę nielogiczne na początku, ale później ogarnąłem, jak się z tego korzysta i na przykład po przytrzymaniu prawej słuchawki podgłośniamy muzykę, po przytrzymaniu lewej ją ściszamy. Po naciśnięciu jednokrotnym pauzujemy muzykę, natomiast po naciśnięciu chociażby dwukrotnym jednej lub drugiej słuchawki przesuwamy utwór dalej. Czyli jak nam się coś nie podoba, to klikamy dwa razy i nam się przysuwa. W związku z czym sterowanie jest moim zdaniem logiczne i zupełnie nie powoduje tutaj jakiegoś przypadkowego klikania, co niestety często, przynajmniej mi, zdarzało się w słuchawkach z panelami dotykowymi zamiast przycisków. No ale co do słuchania muzyki, bo oprócz tego, że jakość jest bardzo dobra, to musi być również bardzo dobry czas pracy na baterii. No i tutaj chociażby w porównaniu do AirPodsów Pro, gdzie Apple podaje bez włączonej aktywnej redukcji szumów 24 godziny odtwarzania, ale tu jest taki kruczek przy 50% głośności. Mamy te 24 godziny, natomiast tutaj no nie mamy aktywnej redukcji szumów, ale przy też nie maksymalnym, ale większym niż połowa poziomie głośności Jabra deklaruje 28 godzin odtwarzania muzyki. Oczywiście kiedy razem z etui ładującym, bo sam jeden cykl na obu słuchawkach wynosi 7,5 godziny. W związku z czym jest to naprawdę jeden z najlepszych wyników, jeśli chodzi o słuchawki w tym segmencie cenowym, słuchawki w pełni bezprzewodowe, tak zwane TWS-y. 28 godzin to naprawdę, naprawdę sporo. Chociażby dwa razy tańsze, ale również grające bardzo, bardzo dobrze i które również słuchawki polecam, Creative Outlier, grają w okolicach 12-14 godzin. Także no, jak widzicie, jest to niemal dwukrotnie krótszy czas, no ale też dwukrotnie niższa cena, więc coś za coś. Co ważne, te słuchawki mają certyfikat IP55, natomiast Jabra modelu Elite 75T nie dedykuje do treningów. Do treningów dedykowany jest model Jabra Elite Active 75T i to właściwie te słuchawki polecam Wam kupić. One występują w innych kolorach, tutaj mamy taką granatową wersję, natomiast one są objęte certyfikatem IP57 i Jabra te słuchawki dedykuje do treningu i one są zaledwie 50 zł droższe. W X.comie chyba patrzyłem na te oferty, w związku z czym po prostu opłaca się dopłacić te 50 zł i mieć ten lepszy certyfikat. I w czym ten certyfikat IP55 czy IP57, bo to już nawet nie chodzi o to, jest na przykład lepszy od AirPodsów, ponieważ AirPodsy, słuchajcie, mają certyfikat IPX4 czy 5? IPX AirPods. AirPodsy Pro oczywiście. IP4, no. No dobrze, ale mówię o tych certyfikatach, ale tu już nawet nie chodzi o to, czy to IP55 czy IP57, ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że AirPodsy Pro kosztujące ponad 1000 zł mają jedynie certyfikat IPX4, co oznacza, że również są odporne na pot, ale nie są odporne na żadne pyły.
I co więcej, Apple nie daje na to żadnej gwarancji. Natomiast Jabra po zarejestrowaniu tego produktu na ich stronie daje Wam 2-letnią gwarancję zarówno odporności na pył, jak i odporności na wodę. W związku z czym z tymi słuchawkami tak naprawdę nawet moglibyście wskoczyć do wody i one powinny dalej działać, a jakby nie działały, to możecie je odesłać na gwarancję. Oczywiście te słuchawki nie nadają się do pływania, chodzi po prostu o taką rzecz, że nie wiem, jesteście przy basenie, słuchacie muzyki, ktoś was przypadkowo obleje wodą, czy nawet wrzuci do tej wody, to nie powinno się nic z nimi stać, a nawet jak się stanie, to macie na to gwarancję. No i co więcej, mamy tę odporność na pył, czyli jeżeli takie słuchawki wpadną wam do piasku, przepłuczecie je, ale nadal coś nie będzie działać, ten piasek gdzieś się dostanie do słuchawek, to również na to macie gwarancję. W związku z czym naprawdę są to słuchawki przeznaczone nawet do ekstremalnych rzeczy, do ekstremalnych sytuacji i tutaj one powinny działać, a jeśli nie działają, to tak jak mówię, macie na to gwarancję. I to jest moim zdaniem bardzo duży plus tej konstrukcji. A ile zajmuje naładowanie tych słuchawek od zera do pełnego naładowania zarówno samych słuchawek, jak i etui ładującego? To 2 godziny 20 minut, co uważam za nawet niezły wynik, przyzwoity. Natomiast mamy szybkie ładowanie w etui ładującym, co oznacza, że 15 minut w takim etui da nam 60 minut odtwarzania muzyki bez przerwy. W związku z czym wydaje mi się, że jest to ok. A co mi się nie do końca podoba w tych słuchawkach, szczególnie w wersji tej, do której dopłacamy, czyli Elite Active 75T, gdzie w poprzednich słuchawkach 65T była taka wersja, która miała w zestawie dużo większy zestaw gumek do dopasowania do naszych uszu. Bo generalnie czytałem komentarze pod tym filmem o 65T i widziałem, że sporo osób i też paru znajomych mówiło mi, że nie do końca im te 65T pasowały. Zresztą one też były duże, mogły nie do wszystkich małżowin pasować. Natomiast założenie innych gumek powodowało, że coś się tam zmieniało i one pasowały. W związku z czym fajnie byłoby, gdyby Jabra na przykład dorzuciła zestaw, nie wiem, 10 rozmiarów, a nie 3 rozmiarów gumek, szczególnie do tej wersji Active. No nie dorzuciła, mają 3, ale pamiętajcie o tym, że generalnie zazwyczaj inne gumki od innych słuchawek będą pasować nawet do tych specjalnych tutaj TWS-ów. W związku z czym, jeżeli coś wam tam nie przypasowało, gdzieś wam tam jest za luźno, za ciasno, albo po prostu nie do końca wam te słuchawki przypasowały, to możecie spróbować innych gumek od innych słuchawek i być może będzie to działać. Ja na przykład znam osobę, która korzysta właśnie z słuchawek Creative Outlier R, ale ma gumki od innych słuchawek i w tym momencie jest i najlepsza jakość, i najlepsze dopasowanie, bo tak naprawdę gumki też mają wpływ na jakość dźwięku. Także to mi nie do końca pasuje, że tylko 3 rozmiary gumek mamy w zestawie, zwykłe S, M i L, a nie coś więcej. I co również jest dla mnie takim minusem, ale to tak pół żartem, pół serio, to głos pani, która nam mówi, bo jest taka pani asystent, która nam mówi, że słuchawki są podłączone albo że coś tam się innego dzieje. I ten głos w tych słuchawkach poprzednich 65T był dużo ładniejszy niż 75T. Także to taka moja mała uwaga dla Jabry, że ta poprzednia asystentka była lepsza. Ale może brała więcej, znaczy pieniędzy za lektorowanie. Podsumowując, Jabra Elite 75T i 75T Active ja mogę serdecznie z ręką na sercu wam polecić za przede wszystkim 3 rzeczy. Za to, że etui jest naprawdę niewielkie, jest wielkości AirPodsów Pro albo nawet rzekłbym, że nieco bardziej kompaktowe. To jest bardzo duży plus dla mnie, że one są tak naprawdę bardzo kompaktowe. Oczywiście za jakość dźwięku, za jakość wykonania tych słuchawek, bo to wszystko stoi na bardzo wysokim poziomie, ale za czas pracy na baterii bardzo wysoki, 28 godzin, no i przede wszystkim za tę odporność zarówno na wodę, jak i na pył, czego praktycznie żadne inne słuchawki tego typu o takiej jakości nie mają. W związku z czym nawet za te 699 zł ja jestem w stanie je wam polecić. Moim zdaniem opłaca się. Oczywiście mają swoje wady, nie każdemu będą pasować, może nie każdemu będzie pasować dopasowanie tych słuchawek do ucha, jak i profil dźwiękowy. Może nie dla każdego plusem będzie to, że nie mają tak zwanej aktywnej redukcji szumów, ale pamiętajcie, że ta aktywna redukcja szumów w słuchawkach dokanałowych tak naprawdę działa na pół gwizdka. Dopiero pełnię możliwości aktywnej redukcji szumów możecie uzyskać w słuchawkach nausznych, gdzie całe małżowiny wchodzą do środka. W związku z czym tak naprawdę wszystko zależy od gustu. Ale jeżeli szukacie tańszej alternatywy, to na przykład Creative Outlier. Ja tutaj mam wersję Gold, która jest troszeczkę droższa, ale zwykłe Creative Outlier R to słuchawki alternatywne, bezprzewodowe, które również bardzo serdecznie polecam w budżecie, powiedzmy 2 razy mniejszym. No i oczywiście, jeżeli szukacie słuchawek z aktywną redukcją szumów, no to AirPods Pro lub najnowsze słuchawki Sony
będą dla Was dobrą opcją. Natomiast ja zdecydowanie Jabrom daję 5 na 5, bo są to słuchawki godne polecenia i ja z nich korzystam na co dzień i na pewno długo, długo jeszcze będę z nich na co dzień korzystał, bo tak naprawdę przesiadłem się z tych słuchawek, czyli z Jabry Elite 65T. To tyle z tego miejsca. Dajcie znać w komentarzu pod filmem, co Wy sądzicie o słuchawkach bezprzewodowych, tak zwanych TWS-ach, które Wy najbardziej polecacie, których Wy używacie. Może są to słuchawki Xiaomi, może Apple, może jeszcze inne, także piszcie w komentarzach. Jeśli macie Jabry, to również piszcie, co o nich sądzicie. No i oczywiście zostawiajcie łapki w górę pod tym filmem i subskrybujcie nasz kanał, a także wpadajcie naszego Instagrama Technostrefa i na naszą stronę technostrefa.com. To tyle z tego miejsca. Jeszcze raz się powtarzam. Mówił do Was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa!